To jest człowiek, którego spotkałem na swojej drodze dość wcześnie, bo po 8 latach pracy w zawodzie i pozostałem pod jego wpływem i pod jego dyrekcją, póki był dyrektorem, właściwie całe życie. Więc wycisnął na mnie wszystko, co miał do wyciśnięcia. Wydaje mi się, że tam można by to powiedzieć o tym, na czym polega to, że on był dyrektorem i jako wzór dyrektorów. Na czym polega to, że on był reżyserem jako wzór reżyserów, pedagogiem jako wzór pedagogów i jeszcze na dodatek człowiekiem, który w dość specjalny sposób jako kierownik teatru odnosił się do władz. W różnych okresach historycznych, że wspomnę, co potrafił na próbach w Teatrze Narodowym opowiadać na temat Gomułki i co odpowiedział wiceprezydentowi Łodzi, kiedy go spytał za ostatniej dyrekcji, jakie są jego plany repertuarowe, bo chciałby wiedzieć. Więc no, nie dał mu oczywiście żadnych planów. Ja chciałbym się ograniczyć do tego, co zdumiewało mnie najbardziej w ostatnim kontakcie z nim w pracy nad Hamletem. Mianowicie cała praca nad tą sztuką przebiegła właściwie przy stole. I użył takiego to wybiegu, bo to, co mówiłaś na temat jego sposobu pracy, chyba polegało na tym, że on jako pedagog z krwi i kości, choć to na marginesie, jak kiedyś go ubłagano z Wydziału Reżyserii w Warszawie, jak już był w dyrekcji Polskiego, żeby on może się spotkał z tymi studentami reżyserii, no oni przyszli do niego, no i co państwo chcecie? I cisza. Jakiś czas cisza, no to dziękuję bardzo i zadzwonił, że nie będzie miał więcej z nimi. No, jak nic od niego nie chcieli, no to co będzie się z nimi spotykał. Więc on jako pedagog tak umiał poprowadzić aktora, każdego na swój sposób, bo jak ja słuchałem tego, co ty opowiadałaś, to sobie przypomniałem, że on zawsze ze mną porozumiewał się innym językiem, bo on ze mną rozmawiał na temat wyobrażenia plastycznego. Na przykład... Nie, nie, nie. Bo ja pamiętam, że jak była mowa o tej modlitwie Klaudiusza, to on mi tłumaczył to, że to jest coś takiego jak takie korzenie wrastające w skałę, które się... I człowiek z takim obrazem po prostu pracuje nad monologiem i coś z tego wynika, prawda, później, jeśli chodzi o obrazowanie. Ale jak się tak zastanowić, to wszystko jest u Stanisławskiego. To wszystko jest, tylko on tego używał tak umiejętnie, że wszystko to, co aktor zdobywał w próbach, to on, chowając się w cień, zostawiał aktorowi jako jego zdobycz, że to jest aktora wynalazek, że to jest aktora zdobycz, że on to właściwie sam wymyślił, ten reżyser to niewiele mu pomógł i w ten sposób on dochowywał tego, że spektakl był, trzymał się. Przecież myśmy kilkadziesiąt razy grali operetkę i różnice w czasie pierwszego aktu to były różnice półminutowe. Zawsze było 61 minut, albo 61,5, albo 60,5. Ale takie różnice na objętości akcji ponad godzinę. Po prostu to było tak wypracowane i tak nie mogło być inaczej. Po prostu... No taka robota i to niesłychane zupełnie. Więc czyli potrafił zrobić tak,
że rezultat aktora aktor odczuwa jako własną zdobycz. Nie wyduszoną, wymodelowaną przez reżysera, tylko on się chował za plecy aktora, którego poprowadził i dawał mu wierzyć w to, że to jest jego. I to było z takich uwag, które zapamiętałem nieprawdopodobnie mocno, to jest związane z tym, że jeżeli jego duch jest w tym teatrze, a jest, to ja mam to umiejscowione, niektórzy techniczni to wiedzą, bo ja tam się czasem w czasie Hamleta znajdowałem, mianowicie to jest ten słup nośny, nieotynkowany na scenie, na środku mniej więcej w tej chwili tego przejścia, które jest do inspicjenta od schodów. Ta część słupa nieotynkowana, niepomalowana na czarno, zaraz za drzwiami stalowymi. To on tam jest właśnie, w tym słupie nośnym. Ale to jest związane z miejscem prapremiery operetki naszej, kiedy tuż przed wejściem na scenę, kiedy było to wbiegnięcie Szarma i właśnie taka uwaga, idąc swoim tropem, która organizuje w ogóle rolę. Nie wiem, kiedy on na to wpadł, że mnie to trzeba powiedzieć. Pan ma tremę? Ja mówię, no, pan w tej roli nie może mieć tremy. I po czym ja wchodziłem na scenę. Więc jakby takim jednym słowem, jednym zdaniem otwierał całą sprawę w ogóle. To nieprawdopodobne, ale on to umiał robić. A żeby skończyć już o tym wszystkim, to co mnie najbardziej zdumiewało w tym Hamlecie, że on właściwie zorganizował cały spektakl, dyskutując z aktorami na temat skrótów. Każdy miał przynieść propozycję skrótów w swojej roli. I dyskusja na ten temat, co wyrzucić, a co nie wyrzucić, była właściwie okazją do tego, żeby zdecydować, co kto gra i co znaczy w spektaklu. Później przecież on w ciągu 2 tygodni ustawił te 4 akty. Scena za sceną, raz koło razu, do świąt wszystko było ustawione. To było nieprawdopodobne, ale on to zrobił. W ciągu 2 tygodni te 4 akty ustawił. A pamiętasz, jak w operetce co nie miał odwagi uderzyć cię w twarz? Co to jest za aktor, który drugiego nie chce uderzyć w twarz, a ty mówisz mało. Robiłam tam zastępstwo jakieś chwilę. Nie pamiętam tego. Ale chciałem teraz, tylko na zakończenie, tylko bo to dotyczy Hamleta i dotyczy w ogóle właściwie wszystkiego, co dotyczy tego człowieka, który był czymś nieprawdopodobnym we wszystkim, co robił, ale głównie w tym, co było jakby podstawowym opętaniem jego całego życia, to znaczy teatr. Rozmawialiśmy o tych skrótach i Janusz, grający Poloniusza, chciał w scenie, w której Poloniusz zapowiada Hamletowi przyjazd aktorów, zrobić sobie jakieś skróty, bo tam było za dużo mu tego. On mówi, tu nie będzie nic skreślone. Dlaczego, panie dyrektorze? Bo to jest o teatrze. I koniec. I spektakl był o teatrze w rezultacie. To znaczy, później tak jak to rozpoznawał Prus, kiedy próbował to zamknąć, to po prostu ten spektakl był zainscenizowany jako pomysł na to, że tam przechodziliśmy przez różne jakby stylistyki teatru od początku do końca tych 4 aktów, które się toczyły. I ja myślę, że to w tym kontekście to wystarczy. Dziękuję bardzo.